Okej, witam wszystkich. Na pewnym kanale zobaczyłem, że gościu ma taką fajną lampkę do utwardzania klejów. Dokładnie nie klejów, tylko solder maski. Wyglądała ona tak, tylko że zamiast zwykłej diody miała tutaj diodę UV. Postanowiłem więc troszeczkę zmodyfikować taką lampkę, którą sobie kiedyś kupiłem na AliExpressie do roweru. Chyba za 15 zł, czy jakoś tak. I będę robił tak, że będę zamieniał diodę zwykłą na UV. W tym celu kupiłem diodę taką na Allegro za 10 zł. UV-kę 10 W. I zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Zobaczymy, czy ona działa. Spróbuję ją tutaj podłączyć na chwilkę pod zasilacz. Tak jest, działa. Dioda UV 10 W. Oczywiście jak zostanie zamontowana w tej lampce, będzie miała pewnie większe skupienie. A ta ma 3 tryby. Pierwszy mocny, słabszy i SOS. Więc może być ciekawie. Jak to wszystko zmontuję, to wam pokażę dalszą część filmika, jak to działa. Ok, lampka rozebrana. Tutaj dioda UV czeka na zamianę. Jestem ciekawy, czy to wyjdzie. I zobaczcie, jak wygląda przy okazji rozebranie takiej lampki z AliExpressa. Oczywiście mam tutaj chyba trochę źle to polutowane. Muszę zobaczyć jakieś zdjęcia w necie, bo widziałem, że było. No ale działa, nie? I tutaj już chyba są bezpośrednio do wyjścia napięcia do diody. Dobra, trzeba wylutować tą diodę, nie uszkadzając jej. Ok, dioda wylutowana. Wygląda to tak mniej więcej. Z drugiej strony jest taka. Cała. No i trzeba będzie ją wymienić na UV-kę. Ustawić ją tutaj. Zobaczymy, jak to się wtedy będzie sprawdzało. I czy wyjdzie to dobrze. Jakoś w ten sposób. Umieścimy ją albo po prostu podepniemy do tych dwóch tutaj kabelków. Będzie chyba nawet prościej zrobić coś takiego, że do dwóch kabli ją przymocować. Dobra, lecimy dalej. Ok, dioda już ulutowana. 3 tryby. Pierwszy najmocniejszy, słabszy i tryb migający. Tak to wygląda, trzeba złożyć tą teraz lampeczkę. Dobra, lampka już skręcona, dioda UV włożona, zastąpiona wcześniej była tutaj zwykła dioda. No i teraz szkoda, że nie ma żadnych pieniędzy albo czegoś, pod czym widać jakieś znaki pod światłem UV, ale pokażę wam, że działa to po prostu. Tryb pierwszy, najmocniejszy. Tryb drugi, słabszy. I tryb trzeci, migający. Tryb pierwszy. Tryb pierwszy. Drugi. Jeszcze postaram się może zrobić taki test na
lakierze do paznokci, które się utwardza pod promieniami UV, to jutro bym sobie może poszedł gdzieś do sklepu, kupił jakimś takim z kosmetykami czy czym tam. I teraz wam powiem tak. Jakie koszta? Dioda 10 zł na Allegro, 10-watowa z napięciem 6 chyba 7 V maksymalnym. Lampka. Na AliExpressie taka lampka najtańsza kosztuje, bez kabla, są takie wersje, tylko na baterie jakieś tam CR coś tam, 10 zł. Czyli najtaniej można zrobić z taką lampką za 20 zł. Za 20 zł. Dobra, to by było na tyle. Szkoda, że nie mam właśnie pieniędzy, bo na pieniądzach by fajnie było widać te znaki tam. Wszystkie, które są poukrywane. No i co, jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Koniec nagrywania i całego filmiku. Dzięki.